Dzień dobry. Witam Was serdecznie z samego serca największego lasu na Ziemi, a dokładnie z Manaus, największego miasta w dżungli amazońskiej. Ale dlaczego by mówić o Amazonii na polskim evencie? Przecież mamy naszą Puszczę Białowieską. Za chwilę się dowiecie. Nazywam się Zbigniew Kozak i opowiem Wam dzisiaj o znaczeniu tego lasu tropikalnego dla klimatu Ziemi, o tym, co ma wspólnego z Saharą oraz o początkach bioekonomii, czyli gospodarki opartej na bogactwie lasu i nowoczesnych technologiach angażującej lokalną ludność. Na zakończenie o drodze do zneutralizowania śladu węglowego poprzez zmianę sposobu, w jaki budujemy miasta, czyli o projekcie miasta trzeciego tysiąclecia. Wcześniej jednak pragnę podziękować organizatorom Carbon Footprint Summit za zaproszenie. Jest to zaszczyt być polskim głosem z Amazonii. Amazonia stanowi ponad połowę wszystkich lasów deszczowych. To największy i najbogatszy gatunkowo obszar na planecie. Dla lepszego zobrazowania rozmiarów tego biomu proszę wyobrazić sobie, że jest to las w 80% zachowany w stanie pierwotnym. Swoją powierzchnią zbliżony jest rozmiarami do połowy kontynentu europejskiego. Znajduje się na obszarze 9 krajów Ameryki Południowej. Kolumbii, Peru, Wenezueli, Surinamu, Ekwadoru, Boliwii, dwóch Gijan i 69% leży w Brazylii. Ze swoją powierzchnią 6,7 milionów kilometrów kwadratowych, gdyby Amazonia była krajem, byłaby siódmym co do wielkości na świecie, tuż za Australią i daleko przed Indiami. Jeśli chodzi o populację, to jest liczba zbliżona do naszego kraju. Ponad 34 miliony. Mówiąc dalej o ludności rdzennej, to Amazonkę zamieszkuje 385 plemion Indian, mówiących 130 językami. Kilkadziesiąt plemion nie miało nigdy kontaktu cywilizacyjnego. To jest niezmierzone bogactwo kulturowe. Teraz mówiąc o bogactwie biologicznym. To Amazonia znowu jest mistrzem. Ocenia się, że zawiera ona 30% różnorodności biologicznej planety. Amazonia to ostatnia napisana strona Księgi Rodzaju. Podsumowanie dzieła stworzenia. To najbardziej złożony ekosystem, samoregulujący się i stale zmieniający. Tu istnieje największa różnorodność biologiczna i tu jest zapisana w kodzie genetycznym wszystkich organizmów miliony lat ewolucji. Prawie codziennie odkrywa się nowe gatunki roślin i zwierząt o wciąż nieznanych nauce właściwościach. Tu się rodzą nieskończone możliwości dla bioekonomii, czyli dla gospodarki z przemysłem opartym na produktach lasu. Samych owoców jadalnych w brazylijskiej Amazonii jest ponad 220. Przykładem typowym sukcesu jednego gatunku owoców, podobnych trochę do naszych jagód, ale rosnących na 30-metrowych palmach, jest açaí. To typowe pożywienie ludności tubylczej od tysięcy lat. Zostało spopularyzowane kilkanaście lat temu i obecnie ma grono odbiorców na całym świecie. Przynosi roczne dochody w wysokości 15 miliardów dolarów. Niestety w Amazonii zostaje około 10% tej wartości. Açaí przetwarzane jest na 50 różnych produktów. Oprócz niepowtarzalnych walorów smakowych, odżywczych, znajduje zastosowanie w kosmetyce i od niedawna również w medycynie, a dokładnie w stomatologii. To przykład tylko jednego gatunku, który może i powinien być zwielokrotniony. Potencjał jest nieskończony, tak jak różnorodność biologiczna nie ma końca. Amazonia to naturalna fabryka pożywienia i lekarstw oraz niewyczerpalne źródło życiodajnego tlenu i wody. Na powierzchni Ziemi dżungla amazońska to największy magazyn węgla, 150 miliardów ton i pochłania dwutlenku węgla, około 1 do 2 miliardów ton węgla rocznie. To również producent blisko 20% tlenu fotosyntetyzowanego przez rośliny na planecie. Jedno duże drzewo uwalnia ponad 1000 litrów wody na dzień. W efekcie powoduje to powstanie rzek powietrznych, które transportują wodę do innych części kontynentu i znacznie dalej, przyczyniając się do ochłodzenia nawet o kilka stopni temperatury na Ziemi. 20% słodkiej wody na planecie jest zmagazynowane w Amazonce i jej dorzeczach. Jednak te rzeki powietrzne transportują znacznie większe ilości wody. No, zapytacie, co z tą Saharą teraz? Niestety rzeki powietrzne bezpośrednio nie docierają na pustynię, wtedy pewnie nie byłaby pustynią. Nieco ponad 5000 km i ocean atlantycki dzielą miasta Manaus i Nouakchott na Saharze, stolicę Mauretanii. Pomimo odległości północnoafrykańska pustynia, amazoński las deszczowy mają bliski związek, bliższy niż sugeruje zdrowy rozsądek. Równie nieoczekiwany jak ten związek jest fakt,
że to pustynia przynosi korzyść lasom, a nie odwrotnie. Jest odpowiedzialna za większość ulewnych deszczy, które spadają na region, utrzymując jego bujność i bioróżnorodność. Oprócz wysyłania do roślinności ton składników odżywczych, takich jak na przykład fosfor. Inną cechą wspólną jest położenie geograficzne, gdzie moc promieniowania słonecznego na równiku jest 2 razy wyższa niż w Polsce, co znaczy, że panele słoneczne produkują tutaj więcej energii. I tutaj jest szansa dla wynalazku pani Olgi Malinkiewicz z Saule Technologies i dla perowskitów, czyli wysokiej wydajności lekkich, drukowanych paneli słonecznych, których produkcja właśnie ruszyła w jedynej na świecie fabryce pod Wrocławiem. Mam nadzieję, że niedługo wyprą one te krzemowe. Co jeszcze łączy Amazonię i Saharą jest gleba. Ciekawym jest fakt, że pod warstwą ściółki lasu znajdziemy jedynie piach i kamienie. Dlatego wycinanie drzew w Amazonii jest bardzo ryzykowne. Zagraża istnieniu naszego gatunku. Położenie na równiku stwarza poważne zagrożenie, że gdy tego lasu nie będzie, to większa część Ameryki Południowej zmieniłaby się wtedy w step i w pustynię. To w konsekwencji spowodowałoby kilkustopniowy wzrost temperatury na planecie, czyniąc ją niezdatną do zamieszkania przez ludzi. Bogactwo Amazonii nigdy nie było doceniane, ani 500 lat temu przez kolonizatorów, ani dzisiaj nie jest w pełni doceniane. W XVII wieku Anglicy nazywali Amazonię zieloną pustynią, ponieważ nie potrafili dostrzec jej wartości. Jeszcze dzisiaj ziemia zupełnie ogłocona z drzew ma wyższą wartość rynkową niż ta zalesiona. Produkty lasu są eksportowane, nieprzetworzone i w najprostszej postaci, a ponad połowa z tej produkcji ulega zepsuciu z powodu niewłaściwego przechowywania lub trudności w transporcie. Ludzie, którzy mieszkają w Amazonii, żyją z dala od środków miejskich i często w skrajnym ubóstwie, bez prądu, bez bieżącej wody, bez ubikacji, bez kanalizacji. Jednak ten obraz zaczyna się zmieniać. Coraz częściej naukowcy i przedsiębiorcy zwracają się o wskazówki do ludności rdzennej, która zna ten las od setek i tysięcy lat. Wie, jak złożony jest to system, jak żyć ze środowiskiem w równowadze. To połączenie wiedzy tradycyjnej i nauki stwarza możliwości uprawy lasów w sposób inteligentny. Powstają nowe produkty spożywcze dla przemysłu i lekarstwa. Poprawia się jakość, co jest z korzyścią również dla konsumentów miasta. Nowoczesne technologie i organizacja społeczna pozwalają na stworzenie nowej gospodarki korzystnej dla lasów. Przekłada się to na dochody i sytuację tych, którzy ten las najlepiej chronią, czyli zwykle pojedynczych rodzin, małych społeczności, wiosek Indian, mieszkających nad brzegami niezliczonych rzek i dorzeczy Amazonii. System transportu wodnego to kolejna charakterystyka Amazonii, stwarzająca nowe możliwości dla ekoprzedsiębiorców. Otóż w Amazonii większość transportu odbywa się poprzez drogi wodne. Całe dorzecze Amazonii to skomplikowana sieć rzek i kanałów, a 30% populacji jest dostępna jedynie tą drogą. Wiemy już, że przyszłość transportu jest elektryczna, zarówno dla samochodów, jak i dla łodzi. To jest szczególnie ważne w regionie, gdzie często podróż łodzią motorową do miasta może trwać od kilku godzin do kilkunastu dni. Gdzie cena paliwa jest kilkukrotnie wyższa. Bywa, że aby dostarczyć 1 litr paliwa, trzeba wydać 5 litrów na transport. Wszystko wskazuje na to, że jest to początek nowej ery dla transportu w Amazonii. Ery łodzi z silnikiem elektrycznym. Niestety, łodzie elektryczne, zaprzestrzanie wycinki i spalania lasów, budowanie bioekonomii nie gwarantuje nam jeszcze neutralnego bilansu węglowego. Do tego musimy zmienić naszą relację z planetą na bardziej symbiotyczną i zupełnie zmienić sposób, w jaki budujemy miasta.